Cześć, z tej strony Krypto YouTube Game. Witam was w 58 odcinku z WWE 2K22 Universe Mode. Rozpoczynamy handicapem 2 na 1. Riddle sam, bo wiemy za tylko Randy Ortona kontra Street Profits. Czy Riddle zdobędzie tutaj zwycięstwo, czy jednak zdobędzie klęskę i przegra? Introducing first, from Las Vegas, Nevada, weighing in at 216 pounds, Riddle sam. Dlaczego on tylko Randy Ortona? Czy by zazdrosno o to, że przegrali? No, przegrali mistrzostwo Raw Tag Team. Ale czy to był powód, żeby zaatakować Randy Ortona i się od niego odwrócić? Czy to był powód Matta Riddla? Czy to był ten jedyny powód? I teraz czas na Street Profits. I wchodzą Street Profits. Ale to tak team jest po prostu kozacki, nie? Ja naprawdę uwielbiam to tak team. Uwielbiam. Nieważne co. Nawet jak są healami, nie. Ja ich uwielbiam. Zobaczmy, Street Profits. Na spokojnie tutaj wchodzą do ringu. Ale jednak nie, jeszcze chcą z fanami. Hej, do ringu. Czy Riddle naprawdę chce walczyć dwóch na jednego? Nie wiem, ale ja nie widzę szans, żeby Riddle pokonał tą dwójkę. Riddle się szykuje, a z nim Angelo Dawkins. Zobaczmy ten prześwietny pojedynek. Zobaczmy już uderzenia na początku w kolejnym Angelo Dawkinsa i kopię Riddla. Ale szarża. Jeszcze crossline. Zobaczmy, Angelo Dawkins rzuca Riddla do ringu. Tantuje. Jest kontra. Jest kontra. Jest kontra. Jest kontra. Jeszcze raz kopniak. I drop kick. Riddle bierze Angelo Dawkinsa. Znaczy nie, Angelo Dawkins bierze Riddla. Przejęzyczenie po prostu. Riddle tutaj teraz masakruje Angelo Dawkinsa. Oj, kontra. Byłby mocny atak. Zobaczmy, Riddle. Ej, kopniak. Odwrócony Pele kick. Jest kontra. Riddle w tarapatach. Oj, bierze go. Oj, przerzuca Angelo Dawkinsa. Riddle kontra Angelo Dawkinsa. Jej szarża. Riddle w tarapatach. Ciosy. Ciosy jeszcze raz Riddla. Oj, Spybuster! Jest kontra Angelo Dawkinsa. Ale spear! Nie spodziewałem się tego ruchu.
Spybuster! I wchodzi Montez Ford, jest tag. Czy to będzie ta szansa? Zobaczmy. Montez Ford, wiemy, czego jest znany. I Frog Splash! Przypięcie. Raz, dwa. I Street Profits nie wygrywają. Szok totalny. Już myślałem, że to będzie koniec, ale tutaj skok na Riddla. Jeszcze raz. Zobaczmy, jest kontra. O, jest kontra. Riddla, zobaczmy, przerzuca Montesa Forda. Oj, bierze go. Do narożnika i rzuca Montezem. Riddle się w końcu odpala. Senton. Dropkick nieudany. Kop kolanem. Jest kontra Montesa Forda. Oj. Jest kontra. Na spokojnie Montes Ford. Nieudane uderzenie. Zobaczmy, Matthew co tam zrobi. Bierze. Oj, przerzuca Montesa Fordem. Jest kontra Montesa Forda. Ale backflip. Jeszcze raz backflip. Kontra. Oj, German suplex! W wykonaniu Riddla. Riddle. Trzecia linka. Będzie backflip. Oj, ale skok! Przypięcie. Riddle, zobaczmy jeszcze raz. Trzecia linka. Każe wstać Montezowi Fordowi. Oj, nie ma tak łatwo. Montez Ford bierze Riddla. Do linki i rzuca nim. A czy to koniec? Montez Ford się odpala. Zobaczmy, trzecia linka. Montez Ford from the heavens. Raz, dwa. Street Profits wygrywają. Dobra, przejdźmy do drugiej walki na tym odcinku Raw. Drugą walką na Raw jest to Braun Strowman kontra CM Punk. Braun Strowman przygotowuje się do walki z CM Punkiem. Braun Strowman przygotowuje się, no. Jakby przegrał, to byłoby taki szok totalny. Że każdy by się nawet zdziwił, że Strowman przegrał. And his opponent from Chicago, Illinois. Weighing in at 239 pounds, CM Punk. I CM Punk idzie do ringu. Zobaczymy, jak sobie poradzi z samym z Braun Strowmanem.
Get his hands. Ale jakie czanty! I CM Punk wychodzi z ringu. I tantuje teraz. Braun Strowman musi być uspokojony przez sędziego. Przechodzi sobie obok. A Strowman stoi w ringu. Patrzmy już tutaj ciosy CM Punka. Kopniak. O! Dalej stoi! Ojojo, ale uderzenie prosto o matę pozaringową. Jest, nie, uderzenie. Big Boot. Dalej stoi Strowman. Kopniak już śpi. CM Punk, zobaczmy. Bierze Strowmana, rzuca go. Kopniak. Jest kontra. Oj. Mamy odepchnięcie, ale Big Boot. CM Punk robi wszystko. Kopniak jeszcze raz. Jest kopniak. Big Boot, oj, oj. Big Boot. Big Boot i Strowman krwawi. Ale jak krwawi. Co się stało ze Strowmanem? O, ale oberwał teraz w głowę CM Punk. Zobaczmy, uderzenie z łokcia. Ciosy. Jeszcze raz kopniak. Oj, 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 oj. Big Boot. Dalej stoi. Big Boot. Dalej stoi. Kopniak. Dalej stoi. CM Punk bierze Strowmana i kopniak. Butem. Big Boot stoi, Strowman, Big Boot stoi, Strowman, Strowman, Jezu! Strowman, weź się połóż w końcu, no! Bole, utrzenie! Jest kontra CM Punka. Uderzenie ciosem. Kopniak, kontra Strowmana, Strowman ma już dość. Ja jednak nie, jednak nie. Kontra. Ale kopniak. Zobaczmy. Zobaczmy. CM Punk. Trzecia linka. Oj, oj, oj. Ale elbow. I to już koniec. Strowmana chyba, że skontruje. Nie, ale clothesline. Clothesline. Stoi Strowman, uderzenie z pięści. Bierze go. Oj, obraca nim. Oj, o, narożnik. Strowman bierze CM Punka. Bierze go. Na linki. Jest kontra i przerzuca. Przerzuca Strowmana za ring. CM Punk co teraz robi? Bierze Strowmana i do ringu. Clothesline. Kontra Strowmana z pięści oberwał CM Punk. Jest kontra. Clothesline. Pięknie CM Punk. Bierze Strowmana. Podniósł go. GTS. Przypięcie. Raz, dwa. CM Punk zdziwiony, że nie wygrał. Myślał, że wygrał. CM Punk, ale skok! Co teraz zrobi sam CM Punk? Nie, ale ze skolana. Jest kontra. Kontra CM Punka. Podnosi Strowmana! Jest kontra. Brana Strowmana. Oj, podnosi go i pole! Godzilla Slam. Bierze go, ojojoj, Braun Strowman. Running Power Slam. CM Punk po dwóch. Strowman nie wygrał. Jeszcze nie. Strowman podnosi CM Punka. Bierze go.
O, nie ma kontry. O, ale uderzenie o matę i chyba koniec. To już jest koniec. Chociaż czekajcie, jeszcze Strowman chce zaatakować go atakiem. Jest kontra! CM Punk'a! No, CM Punk dobrze pokazał się. No, bardzo dobrze. CM Punk, jest kontra. I skok! Ale clothesline! Dawaj, CM Punk, dawaj! Zakończ tą walkę! Jeszcze raz skok! CM Punk! Po raz kolejny trzecia linka. Ale... Znaczy nie elbow, suplex. Znaczy... frog splash, jaki suplex. Elbow! Wykonał CM Punk'a. I teraz tantuje przy Strowmanie. Ale Strowman się budzi. Ale to nie jest problem dla CM Punk'a, jednak jest problem. Kontra Strowmana. Kontra. Nie, nie jest kontra, ale oberwał i CM Punk krwawi. Jest kontra. Big boot. CM Punk GTS. CM Punk wygrywa. Raz, dwa. CM Punk wygrał. Szybka walka i CM Punk wychodzi zwycięsko z tej walki. Będzie respekt? Będzie respekt, albo panów. Mamy respekt Strowmana i CM Punk'a. A więc czas przejść do trzeciej walki na tym Raw, czyli jesteśmy w połowie już Monday Night Raw. Trzecią walką na tym Raw to jest walka typu Fred, AJ Styles kontra John Moxley kontra Big E. AJ Styles po przegraniu mistrzostwa walczy teraz... Co?! AJ Styles stracił już to sobie przyniósł ten, który miał! Jakie genialne! Nie no, będę musiał po tym jak będę to robił, to muszę mu usunąć ten pas, bo chyba zapomniałem mu usunąć. Kurde, ale zrobiłem, nie? Ja nie mogę, to jest po prostu szok! Szok i niedowierzanie! Zobaczmy. Jipy. A więc czas na walkę w środku tego odcinka Raw. Jeszcze będzie... Jeszcze będą dwie walki. Jak się potoczą, nie wiem. A my czas teraz na Johna Moxleya. I dosłownie jakżem... Opowiem wam taką jedną historię, dosłownie jakżem szedł normalnie z pokoju. Co zobaczyć, co dzieje, to zobaczyłem, że mi kurier odjeżdża. Dosłownie wychodzę z domu, a tam kurier mi już odjeżdża. Takie kurde, nie zdążyłem, nie? A ja to nagram o 9, nie? A oni od 9, jak pamiętam, oni przyjmują właśnie DPD. No i w godzinie się wyrobili i po prostu genialne. I jeszcze zostaje ten jeszcze Team of Fitajczera. No to nieźle.
Oj, sam. Nie ma The Shield. Nie ma Romana. Nie ma Sefa. I ta bluza z AW, po prostu piękne. Combat Club jeszcze, o! Big E, trzeci wrestler w tej walce. A więc przejdźmy już do samej walki. I John Ox... Co to się dzieje? O, ale uderzenie. O, zobaczmy AJ Styles. Atak... Tam... Atakowany jest! Oj, dwóch na jednego? Co to ma być? Zobaczmy. Na narożnika! I AJ Styles skoczy na Bigiego, ale nieudanie. Co się dzieje? Big E bierze Johna Moxleya. Ale pele kick! Wykonaj AJ Stylesa. Do narożnika, a nie kontra Bigiego. Trzymaj i do narożnika go. Oj! Bierze go. Jest kontra. Oj, oj, oj! Neckbreaker w wykonaniu Johna Moxleya. New Day Rocks i teraz zaczmy. Bierze go na linki, John Moxley bierze Bigiego, bierze go, oj! Nie, nie ma kontry, oj, ale clothesline! John Moxley bierze Bigiego i go przerzuca. O, John Moxley jest na ścielince. Oj, 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 prawie skoczył. Kopniak! Patrzmy do narożnika. Zobaczmy. Oj, co się dzieje? Ale uderzenie Johna Moxleya. Co on robi? Obkręca się. Na Big E. I teraz Exercise kopie obu i w nogi Moxleya. O, ale kontra Bigiego. Bierze go Big E. Oj, podnosi Exercise'a. Oj, na ręce. Bierze go, obraca nim. Oj, ijo. Ring. Oj, kontra na Johnu Moxleyu. Ale to jest świetne uderzenie. Podwójny atak duo. Na Big E był. Teraz zobaczmy. Big E tantuje. W nogi! Ej, Justas jest 30! I w nogi jeszcze raz. Johna Moxleya. Pele kick! Oj, mamy submission! Zobaczmy! Raw break. Czy AJ Styles tak szybko wygra? Bierze Johna Moxleya. Pyk, pyk. Styles Clash! Przypięcie. Big E wstaje. Raz, dwa. Ach, jajaj. Co teraz się stanie? Zobaczmy. I znowu w nogi Bigiego.
O, ale neckbreaker! Znowu go obkręca, nie? Ale kopniak! I w nogi jeszcze raz Biggiego. Oj, uderzenie. Biggie Edge jest sami. Jest kontra, ale Bulldog. Kontra oczywiście na taktykę Bulldoga. I nieważne. Close, znaczy nie close line, dropkick. Close line. Oj. Oj, i boom. Patrzmy, John Moxley bierze Biggiego. Oj, ale uderzenie! Nikt się tego nie spodziewał, nawet ja się nie spodziewałem. Znaczy mamy Armbreaker. Edge Styles dalej poza ringiem. John Moxley może to wykorzystać. Zobaczmy, bierze Biggiego. Dirty Deeds! Przypięcie. Raz. Ale psy zabawę, AJ Styles. Oj! Zobaczmy. AJ Styles. Styles Clash. Przypięcie. Raz. AJ Styles wygrywa. Jest! AJ Styles wygrywa tą walkę. Hej, czy Styles wygrał? A więc czas przejść do co-main eventu tego Monday Night Raw. Z tej informacji, że obaj spotkali się na backstage brawl, zobaczmy, już Brock Lesnar, nie, kontra Seth Rollinsa, jednak nie będą walczyć w ringu, będą walczyć na backstage'u. Jest kontra Seth Rollinsa. Seth Rollins zaczął po prostu kolejny uderzy kopniaki i wszystko inne. Jeszcze, oła, oła, ale kopniak. Pyk. O, Seth Rollins bierze kij baseballowy i bierze go na Lesnarze, zobaczmy. O, ale uderzenie, ale stoi Lesnar, nie, już leży. Ale tutaj mocno obrywa Brock Lesnar. Ten mocno obrywa, sam Lesnar bierze teraz Seth Rollinsa, bierze go, ale Fisherman Suplex. Bierze go. Zobaczmy, Brock Lesnar, co się dzieje? Running Power Slam, prosto na kartony. O, teraz bierze kij bezbolowy, teraz atakuje Seth Rollinsa, jednak się nie udało i Big Boot, szybki. Ale Seth Rollins się nie poddaje. I bierze Candlesticka. Czeka na Lesnara. Przyszedł, o, ale oberwał. Jeszcze raz oberwał. O, prawie spadł. Jeszcze raz oberwał. Jeszcze raz oberwał. Mocnych w tarapatach jest sam Brock Lesnar. Ta walka może się szybko skończyć, jak to jest walka na backstage'u, gdzie jest ochrona? Halo, gdzie jest ochrona? Seth Rollins bierze krzesło. Nieudany atak. Jeszcze raz. I w brzuch Lesnara. Brock Lesnar bez szans. No weź go, traf, no. Ja nie mogę, co za typ. Dobra, schodzi sam Seth Rollins, zobaczmy co teraz zrobi. Tutaj tentuje nad Lesnarem. Patrzmy. Oj, kontra Lesnara. Krwawi Seth Rollins, co? Oj, oberwał. Close line. Seth Rollins, zobaczmy, bierze Lesnara. Oj, jest kontra Lesnara. Close line. Bierze krzesło. Brock Lesnar, ale oberwał Seth Rollins krzesło. Jeszcze nie. Kopniak nieudany. Bierze krzesło i jeszcze raz obrywa. Jeszcze raz, nie. I Big Boot, ale oberwał. Seth Rollins wchodzi po drabinie. Czy Brock Lesnar wejdzie za nim? Wchodzi. Ale się strój świeci Rollinsowi. Oj, ale spadł Lesnar, ale skok! I to może być koniec już praktycznie. To już może być koniec. Seth Rollins bierze Brocka Lesnara.
Co? Co? Ale Big Boot. Seth Rollins jeszcze raz po drabinie. On nie wie, co się święci, nie wie, co się dzieje. Bierze go, zobaczmy, Seth Rollins. Nie, nie, skacz! Skoczył jednak. Powiedział, że Brock Lesnar wstaje. Brock Lesnar jeszcze raz wchodzi po drabinie. Zobaczmy, co teraz zrobi Seth Rollins. Nie! Nie! O! Zrzucił go i Frost Splash kończący Lesnara. Koniec. Seth Rollins wygrywa ten backstage, bro. Ale co to był za rzut? Dobra. Przejdźmy do main eventu. I teraz czas na main event tag team. G i Creeper kontra Imperium. Dlaczego właśnie w tag teamie jest Creeper G? Może pod rywalizację, może coś się stanie. Wychodzi sam Miss United States. Introducing first, from Wrocław, Poland, weighing in at 275 pounds, the WWE United States Champion, CYG. Creeper szykuje się do tego, do tej walki tak teamowej. Sam nawet nie wie, co się dzieje. Czemu dostał walkę tak teamową właśnie, a nie po prostu jakiś zwykły 1 na 1? Dlaczego tag team? Zobaczmy. Creeper tutaj teraz będzie podnosił swoje złoto. Pokazać, jaki on jest dobry. Zobaczmy! Zobaczmy. I jest sam G. And his partner from Olesnica, Poland, weighing in at 210 pounds. G. Zobaczmy, będzie pieścią. Prosto arenę wejściową. Czy G jakoś zaatakuje Creepera podczas walki, czy jednak Creeper zaatakuje G? Czy jednak Imperium będzie chciał normalnie walczyć? Nie wiemy. Nie wiemy. Wszystko dowiemy się podczas walki. Main Event Raw. A przede mną jeszcze nagrania NXT i mam wolne. A nie, jeszcze trzeba nagrać karierę. No jednak trzeba będzie nagrać tą karierę. Zobaczmy i pyk. A łasz mi nad palce bolą od tego strzelania już kościami. I jeszcze nie. Bolą mnie kości. Strzelam właśnie kością tego szyjną. No nie wytrzymie. Dobrze mówię, kością szyjną? Nie wiem, a teraz czas na Imperium. Jest i Imperium.
O! Creeper i G są w ringu jeszcze, oni nie chcą wyjść. Zobaczmy! Ale kolano! Creeper ma już dość, co jest? Marcel go atakuje! O! Nie, Fabian! Tak? O! Tak, Fabian, Aichner! Ale my to już zaczynamy już tą walkę! Creeper miał dość! Zobaczmy, bierze Creepera, ale... Front flip! Bierze teraz jego rękę. Kolanem. Masakruje ją. Zobaczmy. Zobaczmy. Bierze go. Oj, oj, oj. Obraca Creeperem Fabian Aichner. Pek. Czy Imperium uda się pokonać Creepera IG? Czy Creeper zostanie przypięty w tej walce? Nie! Prześwietna kontra. Clothesline. Idzie do Marcela i go masakruje jeszcze. Creeper się odpala. Oj, oj. Kopniaki zaczmy. Patrzmy. O, jest kontra. Creeper, zobaczmy. Patrzmy, bierzemy Fabiana Aichnera. Creeper, Psycho Cutter. Masakruje Marcela! I to jest teraz szansa! Creepera zobaczmy! Nie ma kontry! Fairy Tail Ending! Przypięcie! Raz, dwa... Aj, blisko! Mamy taga, wchodzi G! Czy jednak umią ze sobą współpracować? Big Boot! Ale to jest krwawi. Fabian Aichner, teraz się odpala. Ciosy do narożnika. Nie, z łokcia. Poskolejne ciosy. I z łokcia. Oj! Ale powerbomb! Fabian Aichner zacznie bierze G. Bierze go. Do narożnika. Jest tak, zobaczmy Marcel Barter. Marcel i Fabian Aichner. Zobaczmy, biorą G i go przerzucają. Jest kontra. Zobaczmy, co teraz zrobi Marcel. Bierze G do narożnika. Prosto narożnik oberwał sam G. Marcel. Jest kontra. Bierze go i powerbomb. Zobaczmy. G, zobaczmy. Psycho Cutter! RKO! Zaskoczenia, G atakuje RKO-em. Przypięcie, raz, dwa. Nie, nie po dwóch, Fabiana. Czuję zabawę. Ej, kupię mnie! Halo! Sędzia! Przyplaskacze i z kolana. Wchodzi po skrajny Creeper, atakować Marcela. Kopniaki jeszcze raz. Big Boot nieudany. Ale co to był za skok? Zacznijmy submission. Creeper na spokojnie. I w plecy. Creeper. Dropkick. Plaskaczem go! Mamy teraz mu rękę. Ała!
Ta z pięści. Przez świetne ciosy. Oj, oj, chwila, roll up! I na spokojnie, Creeper po jednym. Jest elbow kontra! Creeper bierze Marcela. Psycho Cutter! I masakruje Fabiana! Za to, co zrobił. Oj, nie, jest kontra. Oj, oj, oj! Co jest? Kto? Kto interweniuje? Co się dzieje? Co to było? Kto to był? Oj, powerbomb! Czy będziemy mieli taga? Wstaje Creeper. Close line. Najpierw na Marcelu. Plaskacze i kolano. I teraz wczesny przerzut. Creeper bierze Marcela. Oj! Prosto! Kontringu bierze! Fabiana rzuca nim, żeby nie wstał, jednak wstał. Aż my kontra Fabiana. Oj, oj. Mamy po jednym jeszcze raz, aż my. Marcel łamie rękę Creepera. Oj, do ziemi kopniak jeszcze. Prześwietny kopniak. O, jest kontra, zobaczmy. Pyk. Mierzy go i cyk. Creeper. Close line. Łamiący Marcela. Creeper. Fairy tale ending. Chodź tu. Masakruje Fabiana. Creeper, to jest jego moment. Creeper, dawaj. Creeper. Close line. Nie to. Nie to. Podnosi. Close line. Jest kontra. Creeper! Fairy tale ending! Koniec! Raz, dwa, aj! Blisko było. Zobaczmy, Fabian Aichner bierze Creepera i jeszcze raz atakuje go. Ale kopniak oberwał. Marcel. Kopniak Fabian. Marcel podnosi Creepera. Źle to wygląda. Zresztą bierze go do narożnika. Oj, oj, oj. Bierze go, oj, za rękę. O, ale dostał. Bierze jeszcze raz go za rękę. I jeszcze raz. Kontra. Zresztą do narożnika. Oj, oj, oj! To chyba koniec! Zobaczmy. Bierze. Oj, ale skok! I teraz Fabian Aichner to kończy. Nie ma kontry! Obkręcony! Powerbomb! Nie! Jimmy zostawił! Halo! Co to miało być? Jimmy po prostu wszedł do niego i koniec. Halo! Creeper wstaje! Co za zrewanżować się Fabianowi. Jest kontra! Na spokojnie i z kolana! Creeper na spokojnie jeszcze atakuje Marcela! Patrzmy. Nie ma kontry, Fabian! Psycho Cutter! Przypięcie! Raz, dwa, aj, no jak? Co teraz robi Creeper? Oj, 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 Creeper! Będzie skakał na Marcela! A Fabian stoi w ringu, nic się dzieje.
Szmych. O nie! Nie! Oj, wyrzuca go za ring. Creeper wyrzucony za ring. Creeper, wstawaj! Wstawaj! Dobrze. Wstaje Marcel. Plaskacze i jeszcze raz z kolana. Five star match. Olo berwo jeszcze raz. I to już koniec. To już koniec. Clothesline. Nie. German suplex. Jest kontra. Samego Creepera. Zobaczmy. Jest kontra. Fabiana. Oj. Oj, oj, oj. Bierze go. I o narożnik! Czy to będzie koniec tej walki? Jest kontra! Oj! German su... Nie, ale uderzenie! I czy to już koniec? Fabian bierze Creepera do narożnika. I to już chyba koniec, zacznijmy. Bierze go do narożnika, gdzie jest G? Jest! Wchodzi G! Wchodzi G, pomaga Creeperowi w tej trudnej sytuacji, oj! Jezu, ale kopniak! Big boot! Fabian bierze G, zobaczmy, jest kontra! G, zobaczmy! Bierze Fabiana, Psycho Cutter! Czy to już koniec? Czy to już koniec? G przygotowuje się do tego finałowego strzału! RKO! Tak jest! Przypięcie! Raz, dwa, nie, no i Marcel przeszkadza! Oj, prawie robi Big Bootem. Ale Big Boot! Teraz to jest szansa. Plaskacze i z kolana oberwał. Jeszcze raz Marcel. Obaj stają. Zobaczmy przerzut. Zobaczmy, oj, kontra Fabiana. Bierze go. Oj, kontra G na spokojnie. Bierze Fabiana. German suplex. Nie ma taga. Prześwietna walka jeszcze raz Big Boot. Zobaczmy, ale krwawi teraz. Ej, co? Oj! Prosto w brzuch i teraz to jest szansa. G, czy zrobił umysłem? Jest! Użył umysłu! Raz, dwa! G i Creeper wygrywają. I oczywiście nie mówię, G nie myśli. Prosto mówię, że zrobił po prostu run-upem, niż normalnie z nim walczyć. I G i Creeper wygrywają. Mimo, że są rywalami, to oni wygrali tak team match. Jest piątka. Ale to i tak daje im tą rywalizację. Dalej będą mieć rywalizację. A więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam na imię Troll i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!